Najserdeczniejsze podziękowania dla pani dyrektor za opiekę, za współpracę i że cały czas trzyma rękę na pulsie i jest wspaniała dla wszystkich zespołów. A my dziękujemy za jej cierpliwość, serdeczność, wzajemne zrozumienie. I jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego i proponujemy, żeby państwo wspólnie razem z nami zaśpiewali głośne 100 lat dla pani dyrektor. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie życzenia, które przyjmuję w imieniu naprawdę wszystkich pracowników, wszystkich członków zespołu oraz wszystkich animatorów i wszystkich członków organizacji pozarządowych, które działają w sferze kultury na rzecz tej gminy. Naprawdę, to są życzenia, proszę państwa, i dla tych, którzy właśnie w tej kulturze pracują. Dla was wszystkich. Ja odbieram to ze wzruszeniem.
Zaprzągajcie konie gniadę, zaprzągajcie konie gniadę, ha, ha, do kochania mego jadę, ha, ha, do kochania mego jadę. Jestem przekonany, że dzisiejszy wieczór zapamiętacie Państwo do końca swoich dni i jeszcze o jeden dzień dłużej. Alicja Majewska, Włodzimierz Kort. Dziękuję, bardzo serdecznie Państwa witam. Ja się ogromnie cieszę, że mogę dzisiaj spotkać się z Państwem w związku z taką piękną rocznicą 35-lecia działania Ośrodka Kultury. Bardzo się cieszę, że to właśnie mnie przypadło dzisiaj w udziale starać się ogrzewać Państwa serca. Nie wiem, czy choć szczęście mi się to uda, ale z całego serca będę się o to starała.
największym prezentem na tym jubileuszu.